Ach! Obnowy chorosznej spaliście. Gotować na rzecz... Ach, kolejny dzień w mojej pięknej pracy. Ach, wybornie. List przewozowy. Fałszywy dokument... A, no tak, pamiętam. Skończyliśmy na tych wszystkich pierdołach, czyli generalnie jest wojna. Dokładnie tak, ale to nie zmienia faktu, że pracę trzeba wykonywać. Ja tam się składam, zależenie gdzie jest Resident, bo zapomnę o co chodzi w fabule. O, właśnie Resident, masz rację, zapomniałem o tym bardzo. Dobrze, że przypominasz. To może w sumie Residenta dzisiaj pogramy? Poproszę o dokumenty. To, ale to bliżej wieczorka w takim razie. Przy naszej grze to tylko kwestia czasu. Dobra, cicho tam, Selim. Selim Gogi. Selim Gogi, Selim Gogi. Zjednoczone Rally. Zdjęcie się zgadza, zobaczmy numer, się zgadza. Jasiu Mincho przesyła 5 zł. Na drobie strama jutro, bo ktoś musi... Dobrze, Jasiu Mincho, w takim razie miłej pracki i trzymaj się. Wielkie dzięki za 5 zł, piąteczka dla ciebie. Wielkie dzięki. Dobra, zobaczmy, to się zgadza, czy data ważności się zgadza. Data ważności się zgadza, zgadza. I teraz najtrudniejsze, bo pamiętamy, że teraz doszła nowa rzecz. Daria Dzieciol, 3 miesiące, GG, widzowie! Zjednoczone Rally. Widzimy, że jest, to się zgadza. I tak na pierwszy rzut oka, nawet nie chcę sprawdzać, ale widzę, że kolory raczej się zgadzają. Nie chcę sprawdzać, żeby tam mieć... Wróć do biura, odbierz te nowe rozkazy. Kurwa, już? Sekundka. Tylko go sprawdzę, dobra. No więc to się wszystko zgadza, data ważności się zgadza, pieczątka się zgadza, zobaczmy wagę. Waga się, maksymalna waga się zgadza. Czy to jest zawet? Chyba to jest zawet. Chyba to jest zawet, ale zobaczmy. Jak najbardziej. Kurde, wszystko perfekcyjne. No. Zobaczmy rejestrację, HUO 2154UG. Dobrze, zobaczmy czy bagaże są. 3 bagaże, 2 skrzynki mydła. No kurwa, proszę pana, wszystko się kurczę zgadza, no. Dobra, jeszcze tylko tak, przebite opony, zobaczmy. Nie ma przebitych opon. Lusterka obydwa są. Przednie zderzaki są, światła są. Tylny zderzak jest, światła są. Wybitych szyb żadnych. Proszę pana, jest pan czysty jak u łeza, naprawdę. Regulacje wjazdowe. Jakie tam były regulacje wjazdowe? Przypomnijcie mi. Jeśli posiadam ważne pozwolenie. Aha, ale to ala Barhar ten, a to oni nie są z tego. Dobra. Proszę pana, wszystko się zgadza. Może pan wjechać. Alaraćlo. No, a teraz wypadź stąd, bo rozkazy dostałem nowe. Dobra. Kurde, tym razem mu się upiekło. Zobaczmy. Wszystko się zgadzało, oprócz pewnie jednej rzeczy. Czyli jednak te kolory paszportu, które nie chciałem sprawdzać. Cholipka. Tak obstawiam. Bo jaki jest problem, moi widzowie? Problemem są kolory paszportu. Nie potrafię ich rozpoznać. A tutaj... Jest jedna rzecz, list przewozowy, fałszywy dokument. No i jak się okazuje, czasami Zjednoczone Rally to są ich naturalne kolory. Okazuje się, że gościu ma idealnie podrobione wszystko. A nie sprawdzałem, czy przemyca coś. Zobaczcie na to, biorę dokumenty. Wszystko się zgadza, oprócz prawdopodobnie tego. Nie mam pojęcia, jak na podstawie tych obrazków mam to rozpoznać. Ja tu nie widzę tych. Patrzcie, wszystko się zgadza, wszystko. Wszystko się zgadza, oprócz listu przewozowy, które ma być w jakich kolorach, przepraszam bardzo. Elo, elo, lamcia. Selim Goli. Jesteś tak. Tak. Jesteś podejrzewany o przemyt narkotyków. Tak jak myślałem.
Znaczy, w sumie nie myślałem tak. No i siekierem i popsułeś łobuzie. Narkotyki w ilości 2. Dobra, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ale złapią mnie na bank, bo ten gościu się patrzy. To jest bez sensu. To jest bez sensu, Bogdan. Wypadł stąd. Nie da się, kurwa. Dobra, przynajmniej zrestartujmy dzień. Ogólnie łapówka to jest tak abstrakcyjne. To jest tak abstrakcyjne, ja nie wiem. Ja jeszcze jeden test, wybaczcie, ale muszę zrobić ten test. Bo dla mnie, ej, może tak, może faktycznie. Idź się połóż na przykład. Nie wiem, idź, kurczę, co to możesz zrobić? Zrób sobie przerwę może, co to, zwróć ładunek. Jakby, co zrobić, żeby ten debil się nie patrzył w tą stronę? Nie wiem, idź usiądź sobie, idź na papierosa czy coś. No, o, wpatrz w tą stronę. No nie patrz tam, debilu! Nie widzisz, że ja tu biznes próbuję załatwić? Idź sobie stąd! Tak, grałem w Paper Please, ale już wieki temu, musimy zagrać, też kolejny, kiedy drugi raz. Błagam cię, Bogdan, ja łapówkę chcę chociaż raz w życiu ją przyjąć, żeby mnie nie złapali na tym. Odwróć się, debilu! No. O, Szmigielko, dziękuję ci za 7 miesięcy. Bogdan, no proszę cię, idź na papierosa, no przecież to się nie da pracować w takich warunkach. No, człowiek próbuje łapówkę wziąć, jak przystało na prawowitego obywatela. A Bogdan, cwaniak się patrzy i nie chce wpuścić. No Bogdan, no. No Bogdan, no, no weź, no. Dobra, może jak wyładuję towar. Wyładuj towar. Weź iść popilnować tego towaru może, co ty na to? Bogdan, no weź, no. A jak zwrócimy ładunek, to co się stanie? Może ci się znudzi już. Bogdan, no kurwa, ja tu biznes próbuję załatwić. Bogdan, proszę cię. W Beholdera nie grałem. Nie, no nie da się, nie da, jak mam brać łapówki w takich warunkach? No przecież to się nie da, bo on cały czas patrzy. Czy ty możesz się odwrócić, proszę cię? Nie wiem, ta gra jest tak stworzona, no proszę cię, Bogdan, chociaż raz chcę wziąć łapówkę, żebyś nikt mnie nie złapał na tym. No Bogdan! Rusz się! Beholdera nie grałem, może kiedyś zagram. Bogdan! Sprawę mam! Dobra, Bogdan, jadę na... Nie, bez sensu, bo dostanę grzywnę. Bogdan, proszę cię. A ty co, teraz ty będziesz patrzył? Teraz ty będziesz patrzył, cwaniaku. Dobra, zobaczymy. Jeszcze jedno podejście zrobimy, zobaczymy co zrobi. Ale ten cały czas się patrzy, debil. Ale może to ten jest kapusiem. Dobra, na razie traktuję skrzynkę bardzo agresywnie. No, o, papierosa pali, to może nie będzie widział, bo może ten kapuje. No dobra, szybka akcja. Dobra, pali papierosa. Pewnie nic nie widzi. Dobra, proszę jechać. Ale jakby co? To nic pan nie... Ej, dziwne, nie wbiłem mu dokumentów. A ja lisz to nie dbać. Epitrzas. Czyli to ty jesteś kapusiem. Tak? Sierżancie Nowak? Kapusiu? Tak na swojego kolegę podkablowywać? 60? No? Pierwszy raz mi się to udało. Ej, nawet dokumentów mu nie wbiłem, co ciekawe. Po prostu wziąłem łapówkę i przejechał. Interesting. Interesting. Halo? Pizza? Churka paszlać robotny łagra. Eto raportny i starszyno Borkow. My pomskaju. Eto naszewym aparaty madre baczno. Wypad na drabiny i ona ja mestie. No od samego początku czułem, że to Nowak podkablowuje. Dobra, mamy zlecenie. Dobra, swoją drogą, jak już mamy zlecenie, to przy okazji... No dobra, w sumie tego za dużo nie mamy. A mamy jacyś więźniów? Do dostarczenia? Cele puste! Nie no, dramat, a ty się opierdzielasz! No, może tak by coś ulepszyć jeszcze, sobie myślę?
kwaterę sobie nową kupić, bo wszyscy tutaj podwyżkę mają, a może kabriolet? Kto bogatemu zabroni? Co? Nowy dom? Kto bogatemu zabroni? Absolutnie nikt. Dobra, teraz możemy iść na zlecenie. Mamy karabiny, mamy spluwę. Dobra, mamy spluwę, przydałaby się nowa, musimy niedługo kupić. Bo już wszystko mamy ulepszone, oprócz wozu. Dobra, tego mówisz, żeby wziąć. Dobra, niech będzie. Niech będzie, no to w drogę. Sprawa wydaje się pilna. A może chodzi o to, byś papierów nie podbijał przy braniu łapówki, ale chodzi o to, że on automatycznie podbija te papiery. Gdzie ja w ogóle jadę? Tutaj. No właśnie, to dla mnie to też jest nieporozumienie. Bo teraz pierwszy raz w ogóle zdarzyło się tak, że wziąłem łapówkę i nie przybijałem dokumentów. Zazwyczaj jest tak, że jak biorę łapówkę, to on przybija dokumenty. Czyli wychodzi na to, że żeby wziąć łapówkę, to ten gałgan musi na papierosa pójść, debil. Co za gówno. Był, bo kiedyś ktoś mi nawet chyba tak napisał w komentarzu, że na papierosa musi pójść byczek. No, no to teraz już będziemy wiedzieć. Więc kończy się prawie, a zacznie się bezprawie. Dobra, ale jakaś ważna sprawa jest. To idziemy to zbadać. Swoją, no idziemy, idziemy. Tutaj wiedźmy, obóz pracy. No, już wjeżdżam do obozu pracy. Co tu się dzieje, się tak spytam. Kurwa, co to jest za akcja? Co to za dymka, fiu, fiu? Ile mam amunicji? Wystarczająco dużo. Debil by nie wziął. Ile karabinków. Kurwa, karabin mam. No to sprawa się chyba wydaje poważna, skoro dali mi karabin. No, sprawa jest chyba poważna w takim razie. Skoro dali mi kałacha, to musi być groźnie. Sierżancie Borkow, o co chodzi? Miałem się z tobą skontaktować, o co chodzi? My zapnęli amego Borisa Oberankowa. Ocz to nasze wywiadu, jego brać wecztaje oswobodnić go. Et można się liszczać to mestie. Kurka, my madry bagryszta et bydlok. Wecz ta pozoru ordinnego perewozka, aż wybrać ją etą maszynu. Zaklutnik, estio, insidia, aż magazin. Eto wy, poszło aż ładowka. My madre gotow aż wsiem. Czyli zacznie się. Dobra, już ja tu będę osłaniał. No, uj, jaki plakat. No, już ja posłaniam tutaj. Tam napad, kurwa. Nikt nie, nie, spokojnie. Z moją kałachem nic się osłanie transport więźnia. A gdzie ten więzień? O, mogę to otworzyć. Ład, przewiewnie jest od razu. No dobra, gdzie ci zbiry? Pomskaju meno parodnik i konfusko, eto komiczna kronika! O nie, kto to krzyknął? Chyba nikt, wydawało mi się. My madry śledowaty! Nikt nas nie strzela, debilu! A jednak! Ale tam daleko bardzo! Tu tu tu! Tu 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 tu, tu z karabinku maszynowego! Kurwa! Kurka, dobrzy są! Dobra, i tyle po robocie. I co, gałganie? Mik, headshot! Ale akcja, co nie, jak... To trochę jak Call of Duty, co nie? Podobne wrażenia. No! Podobny poziom, akcji. Oskryptowane eventy. Jak Call of Duty się czuje, dokładnie tak samo. Identycznie wygląda, nawet lepiej. Tu jest bardziej dopracowane. Tu, z karabinku maszynowego! Myk! Ha, ha, ha! No, kto następny? Nie dogonisz mnie, jestem zbyt szybki! Tu! I nie ma typiarza! Ha, ha, ha! Headshot! Kurwa, ty co, gałganie? Długo nie wytrzymam! Jest ich za dużo! Drzwi nam rozwalili tylne! Przeładowanie! Kurwa, drzwi nam wypierdzielili! Jest grubiej! Niż sądziłem! Dłużej nie wytrzymam, już nie mamy drzwiów! Jest grubo! Kurwa, twardzi są! Dobrze, że mam super cela i nigdy nie buduję!
my! Headshot! O kurwa, ale walło! I jeszcze nam wzbiło wytrzymałość pojazdu! No to kurwa nieźle! Gdzie my właśnie z tym bałwanem jedziemy? O kurwa, amunicja się skończyła, ale przyps. Poczekaj chwilę, przeładowuję. Wypad, kurwa. No, łatwo. Przeładowanko. Ale akcja, co nie? Ciekawe, czy można wyskoczyć. Chyba tak, chłopipka. To lepiej nie wyskakujmy. Ledwo się trzyma. Niestety okazuje się, że nasz kraj jest bardzo niebezpieczny. Pełno tutaj jak agresorów. O nie, jadą agresorzy. Kurwa, zaraz wybuchniemy, jak tak dalej pójdzie. Ha, frajer. O, dobra. Kurwa, ile jeszcze będziemy jechać? Przez pół kraju przejeżdżamy, czy co? Nasz pojazd ledwo się trzyma. No i to się szanuje, Dawid Bec. Polecam, Zani też polecam do przyjazdu, co? On your dream apartment. Uuu, fajne. Ale nuda, co nie? O nie, no gdzie strzelacie z przodu? Nie mam na to wpływu! Marisiu! A, dobra. Maszynu. Ilio żadnej tuczko nie tap. O nie, zabili naszego ten! Zabili naszego, tego kierowcę! Nie wiem czy, nie, zastrzeliłbym szczerze mówiąc ich, ale dobra, porozmawiajmy. Zaklutnik eto wyprewozi jest ważny dla naszego rabojski ać krainka. Swobodni, Heno, a da chronijo wasze spadte żywatko. Nie ma takiej opcji. Przykro mi, frajerze. Przekazując więźnia, korzystaj z zamieszania i sięgasz po pistolet. Zaskoczeni rebelianci padają na asfalt, ranieni kulami z twojego Makarowa. W oddali słyszysz wezwanie przez sierżanta Borkowa o wsparcie. Tak to się załatwia w naszym pięknym kraju. No oczywiście, że stanąłem po stronie rządu, on mi płaci w końcu. Triple kill. No. Przez pańskie decyzje moje dzieci zostały zupełnie same w obcym kraju. Obiecałem żonie przed śmiercią, że będę się nimi opiekował, ale odebrał mi pan tę szansę. Nie ma pan serca. Mam nadzieję, że przytrafi się panu kiedyś podobna tragedia. Oj tam, nie miał pan dokumentów, to nie mógł pan wjechać. Koniec, kropka. No, wysłają mi listy i myślą, że mnie to obchodzi. Dokumentów nie miał, kościół. No. Następny. Dobra, schowam ten karabin, bo w sumie już po akcji trochę, jakby nie patrzeć. A gdyby pan wiedział, co się działo, bo panie, panie, co za strzelanina była, mówię panu, no, no, Tamer Jolma, Tamer Jolma i Tamer Jolma, Zalabarkal, odwiedziny, panie, panie, tu azyl musisz mieć, odwiedziny w dupiu się panu poprzewracało, raport, regulacje wjazdowe, no dramat, dramat. Zobaczmy od razu kolorystykę, bo na to, o, brak zgodności, proszę państwa, już nie ma zgodności. Pieczątka się zgadza, bo już widzę, że się zgadza. No, no i już proszę pana, regulacje wjazdowe, podrobione dokumenty. No, proszę pana, co pan sobie myśli, 9.4 LD, D to się zgadza akurat, 9 maj. Proszę pana, to jest przeterminowane. Błagam pana, czy pan sobie jaja robi? No, a ile ma waży pana wóz? No, to się przynajmniej zgara. Varilla 4.4. To może być Varilla 4.4, bo tak z wyglądu. No, wygląda jak Varilla 4.4. Opony, proszę państwa. Nieprzebite.
Przedni zderzak jest, światła są. Szyba niewybita, tylny zderzak jest, światła są. Szyby niewybite, lusterka są. Dobra, samochód wyjątkowo w dobrym stanie. Zobaczmy jeszcze rejestrację. RS8380OS. Dobra, zgadza się. No i co teraz, proszę pana? No niestety, jakby to panu powiedzieć, wiele rzeczy się nie zgadza, więc jak bardzo nawet bym chciał, to nie mogę pana wpuścić. To wszystko, kontrola zakończona. Nie może pan wjechać. Barasz to oszybka. A tam gadasz głupoty. Następny. No, myślisz, że co ja jestem? Pierwszy lepszy strażnik graniczny? W głowie się poprzewracało tym ludziom. Dzień dobry, proszę pana. No, dawaj dokumenty. No, słuszna odmowa. Oczywiście, że słuszna odmowa. Co oni sobie myślą? Rabich Osturk. Rabich Osturk i Rabich Osturk. Sala Barchard, azyl. No to się zgadza. 5 stycznia jest data, zgadności się zgadza, zdjęcie się zgadza. No standardowo, zobaczmy najtrudniejszą rzecz, czyli po prostu kolorystykę, bo niestety jestem, nie potrafię rozpoznać, czy kolory się zgadzają. Ale chyba się zgadzają, tak. Pieczątka też się zgadza. No dobra, proszę pana. Zdjęcie się zgadza, dobra. No na razie wszystko jest legit. Zobaczmy, czy auto się zgadza. Waga. No, proszę pana. Na styk ta waga. Grazduk to się zgadza, bo widzę. No, nie ma przednich zderzaków. A tu jest HFD0928NE. Dobra. No i teraz czas wyładować wszystkie gówna. Bo ma pan tego stanowczo za dużo. Dobra, wyładujemy, zobaczymy, że wszystko się zgadza, tak? Co, numer dokumentu się zgadza? O kurwa, łe. Faktycznie, ślepy jestem. No dobra, czyli jednak pana nie wpuszczę. A tak dobrze panu szło, co nie? No nic, dobra, zapiszmy. Lodóweczka. Kibelek, praleczka, dwie praleczki nawet. Takie tutaj, fajne rzeczy. Dobra. Wszystko zapisane, ta. Dobra, załaduj to, Staszek. No, wyobraź się sobie, że wszystko się zgadzało oprócz numer dowodu, co nie? No dobra, proszę pana. Tak więc, zobaczmy. Detergenty 4 jest, worek z nawozem 9 jest, toaleta jest, pralka jest i lodówka jest, to się zgadza. Żadnych ograniczeń względem wozu nie jest. Dobra, stan techniczny. Opony nieprzebite. Lusterka 2 są. O, wybite szyby, wybite światła, już widzę. To tak, po kolei. Czyli tak, zniszczone światła. Dwa zniszczone światła, brak zderzaka pierwszego przedniego. I co tu mamy? Opony nie są, zobaczmy tyły. Tutaj zderzak jest, światła nie są wybite. No dobra, zobaczmy szyby, czy na pewno nie są wybite. Tu nie widzę. Tu też nie widzę. No dobra, czyli tylko chyba tutaj na przedzie się są jakieś ubytki. Proszę pana, nawet jakbym pana chciał, nie zgadza się niektóre rzeczy, więc... O, pohandlować z tym już z Menelem. No dobra, wódkę sprzedaję. O, papier toaletowy tanio sprzedaję. Ja wiem, kiedy stanio. Ale wódka czysta za 46 to chyba dużo, co nie? Tak mi się wydaje, że to dużo chyba. Zobaczmy to. O, worek ziemniaków nawet możemy zarobić na tym, ale nie, poszukamy na lepszy kurs. Co nie, bo to nie jest dobry kursik. Poszukamy na lepszy kursik, dobra, proszę pana. Tak więc, handel handlem, ale no nie zgadza się, to się nie zgadza. Do widzenia. No, no niestety, proszę pana, następnym razem będzie pan nie podrabiał dokumentów. Następny! Dzień dobry, witam pana, jego mościa. Siema mistrzu, siema Peki, elo. O, coś źle sprawdziłem, zobaczmy tylko. O, imię i nazwisko się nie zgadzało, dowód rejestracyjny. Kurczę, nie zwróciłem uwagi. No dobra. Zobaczmy. Bahar Demis. Bahar Demis. Bahar Demis. No to tak, pierwsze co widzę,
Nie zgadza się zdjęcie, więc pan już nie wiedzie. Ale po kolei, V48M też się nie zgadza. Proszę pana, nie zgadzają się numery paszportu. Pewnie kolory znajomości też się nie zgadzają. Już tak mam lekkie przeczucie. Nie, to się zgadza akurat. Dobra, wyjątkowo kolory się zgadzają. No, ale dobra. Data jest, azyl jest, Bahar Demis jest. Ale zdjęcie się nie zgadza, więc... Sorry, mamory. Dobra, zobaczmy ten jeszcze pojazd. Waga się zgadza. Azam 72. Być może, zaraz sprawdzimy, PAC 9365ZC. To się zgadza. Zobaczmy, czy na pewno Azam to jest. Tak, to jest Azam. No tak myślałem. Proszę pana, generalnie, no większość rzeczy się zgadza, ale trochę się rzeczy nie zgadza. O, handel, miło. Proszek do prania, worek ziemniaków i papier, jak drogo. 36 wódka. Właśnie nie wiem, jaka jest paczka kawy, to chyba tanio za 10 dolarów. Ale nie wiem, kiedy jest tanio wódka. 36 dolarów to na rogo chyba nadal. Proszę za chwilę, poczekać chwilę. Sprawdzimy, czy coś mamy mu na opierdzielenie. 8 aż zysku. Kurwa, 8 zysku? No, taki biznesik, dobra. Chociaż nie, jeszcze na lepszy kurs poczekamy. Bo tu jesteśmy mega stratni. No, tak, no ale jeszcze lepszy kursik poczekamy. Nie będziemy sprzedawać za grosze, jak debile. Poczekamy, jak przyjdzie jakiś ważniak. No, dobra, proszę pana. To wszystko, kontrola zakończona, do widzenia. Następnym razem, no może dlatego, że nie ma, nie wiem, może nie masz brody, ale dokumenty i tak się nie zgadzają. Następny. O, jaki majestatyczny pojazd pan tutaj wiezie. Dokumenciki do kontroli. Zobaczmy, Królestwo RK, nowe kolory. No, tego dawno nie mieliśmy. Tak, nie muszę sprawdzać to w ten sposób, bo jakkolwiek bym chciał, nie potrafię, nie widzę tego. Dobra, kolory się zgadzają. Teraz lecimy dalej. Zdjęcie się zgadza. No to po kolei. Eraj Sojunow się zgadza. Data jest, numer paszportu A6FD, to się zgadza. Dobrze, wszystko tu się zgadza. Pieczątkę jeszcze zobaczmy, w sumie nie zwróćcie uwagi. Pieczątka się zgadza. Dobra, no to co? Samochodzik, zobaczmy. Ile pana samochód waży? 800. Się wszystko zgadza. Chyba legit jest taki na pierwszy rzut oka. 3811. To się zgadza. No kurczę, worek z cementem. Zaraz przekonamy się, czy ma pan faktycznie. 4 worki cementu widzę. Bagaż 1. Się zgadza. No muszę era i sojumów. I tu też się zgadzam. No widzę, że chyba data się nie zgadza. Zgadza się, co wy pierdzielicie? No. Zgadza. No, 29 czerwca i 29 września. Co się nie zgadza? No, u ciebie w domu się chyba nie zgadza. Wszystko się zgadza. Dobra. Proszę pana, no, jest pan czysty jak łaza. O, handel. No i tu jest dobra cena wódki za sprzedaż. Proszę do prania, paczka papierosów. I sprzedaje takie rzeczy, ale za drogo sprzedaje. Ale można coś mu sprzedać chyba. Ale on nie jest z tego kraju zagrożonego. Bo to musi być ten Alabal coś tam. Żeby to ten, o. Paczka papierosów to zyskiem sprzedamy tutaj, no. To musi być konkretne państwo tam, to wtedy jest git. Dobra, proszę pana, co pan powie? Ha, biznes to biznes, a teraz proszę wjeżdżać. Alaraczlo! Spadam stąd. Dobra. Niech jedzie, Menel. Uwaga, zobaczymy, czy zaliczy. No, prawidłowo, ale nie wszystko perfekcyjnie sprawdziłem. A, zapomniałem o tym. Trudno. Ale wszystko się zgadzało, dobra. No to co?
Jedynie co, uwaga, chyba mamy wszystko ulepszone na maksa. Co nie? Oprócz jednej rzeczy. Tak. Chociaż nie wiem, zaraz zobaczę, czy wszystko na maksa mamy. Tak, wszystko na maksa. Bo to na trzeci poziom tylko można było ulepszyć. Oprócz jednej rzeczy. A dokładnie samochodu. Już tutaj wszyscy na maksa, tak. Jeszcze samochód ulepsz. No i myks. Perfekcyjny posterunek. Dobra, mamy mnóstwo hajsu, tylko debil by to nie wydał na jakieś głupoty. Dzwonimy na... dzwonimy do tego. Transport, nie. Wezwij zaopatrzenie. Tylko debil by nie skorzystał z takiej okazji. Tak, tak, dostałem właśnie, że mam wszystko. Dzień dobry, Menelu. Ada? Vlad, dawaj towary. Jedynie... o. Karabin już mamy, pistolet maszynowy, strzelby nie mamy. Ale po co komu strzelbę, skoro można teraz wziąć karabin snajperski. Raz. I amunicja. Dobra, strzelbę też weźmiemy, bo nie mamy. Dobra, no i mamy cały arsenał. Oprócz tego, siekiera mi się psu, albo mam tu jeszcze zapasowo mam. No, proszę pana, generalnie to chyba wsio. No dobra, gra... no nie, za dużo granatów. Dobra, zresztą, będę rzucał je najwyżej. Jak popierdziel. No, dobra, poczekajcie, bo w sumie tak dużo pieniędzy wydałem, że zaraz nie będzie mnie stać, ale na jeden dzień można się zadłużyć. Grunt, żeby następnego dnia nadrobić. Bo tak to działa, ta gra jest skonstruowana. Trochę przesadziłem z wydawaniem pieniędzy, bo teraz, no jakby to powiedzieć, nie stać mnie. Dobra, no trudno. Idziemy w Kimco. Ale my, ale zarąbiście tutaj ten. Nie był zadowolony ze snajperki byczku, bo Kupson prawdopodobnie nie potrafił strzelać, a ja to wiecie. Gdzie jest ta snajperka? Co jest, kurwa? Z czemu snajperka wygląda jak kałach? Aha, okej, dobra. Bardzo podobnie wyglądają. No dobra, idziemy w Kimco. Dobra, tam jeden dzień będziemy troszkę zadłużeni. Następnego się odbijemy. Lekko na minusie. Kto by tam to zauważył? Tak właśnie minął kolejny dzień w naszym pięknym kraju.